Street workout to sport, który nie ma co ukrywać, duży nacisk kładzie na górne partie ciała i dlatego bardzo ważne jest, żeby osoby ćwiczące kalistenikę zadbały też o odpowiednią mobilność tych partii, ponieważ to będzie jednocześnie zapobiegało kontuzjom i spowoduje, że będziemy mogli w sposób efektywny wykonywać wszystkie ćwiczenia. Tak więc w tym filmie pokażę Ci trzy ćwiczenia pod mobilizację górnych partii, które uważam, że każda osoba ćwicząca kalistenikę powinna wykonywać. Zanim przejdziemy jeszcze do ćwiczeń, to przypominam, że za darmo możesz odebrać e-booka o kalistenice, link masz w opisie. Zapraszam do oglądania. Osoby ćwiczące kalistenikę mogą mieć przykurczone mięśnie najszersze grzbietu oraz mięśnie piersiowe. I to ćwiczenie właśnie zajmie się między innymi tymi mięśniami. To ćwiczenie opiera się na wzorcu ruchowym wznosu ramion i ten wzorzec jest o tyle ważny, że potem przekłada się na stanie na rękach, czyli jeden z podstawowych elementów w kalistenice. Jeśli będziemy mieli słabą mobilność w tym wzorcu, to stanie na rękach nie będzie wyglądało jak igła, czyli nie będzie takie czyste, poprawne technicznie, ale po prostu będziemy w odcinku lędźwiowym powyginani i może to spowodować jakieś przeciążenia i oczywiście ten sam HS będzie też mniej efektywny. Tak więc ćwiczenie wygląda następująco. Opieramy sobie ręce o drążek lub o jakikolwiek inny przedmiot, który będzie spełniał tę funkcję i wykonujemy opad tułowia. Modyfikacja tego ćwiczenia to przenoszenie ciała z jednej strony na drugą po to, żeby dodatkowo rozciągnąć tutaj mięśnie pleców. Pokażę, jak to wygląda. Wykonujemy opad i wyginamy się na jedną stronę i potem na drugą. Powinniśmy poczuć rozciąganie dokładnie właśnie naszego mięśnia najszerszego grzbietu. Później będę mówił o tym, przez ile sekund trzymać taką pozycję, ile razy w tygodniu wykonywać takie ćwiczenia, ale to wszystko później. Teraz przechodzimy do kolejnych ćwiczeń. Osoby trenujące kalistenikę mogą mieć taką zamkniętą klatkę piersiową. I to może być spowodowane dużą ilością na przykład dipów. Nasze mięśnie piersiowe skracają się i ta klatka jest wtedy taka zamknięta. Z jednej strony należy pamiętać, żeby wzmacniać te mięśnie ściągające nasze barki, ale dodatkowo możemy też stosować takie ćwiczenia mobilizacyjne. To ćwiczenie, które zaraz pokażę, zarówno będzie rozciągać nasze bicepsy, które też mocno są używane na przykład podczas podciągnięć w street workoucie, ale też będzie rozciągać nasze mięśnie piersiowe, tak więc bardzo dobre ćwiczenie. Ustawiamy się w pozycji takiego mostka. Bardzo ważne jest, żeby dłonie były skierowane w przód i biodra kierujemy do góry. Jednocześnie staramy się otworzyć klatkę piersiową. Najmocniejsze rozciągnięcie ja czuję przy tym ćwiczeniu w bicepsach. I to jest ćwiczenie drugie. Pokazuję teraz ćwiczenie trzecie, które przede wszystkim będzie skupiać się na odpowiedniej rotacji w odcinku piersiowym naszego kręgosłupa. Często osoby trenujące kalistenikę mają właśnie z tym wzorcem problem. I to może się objawiać między innymi bólem właśnie w mostku podczas robienia dipów oraz podczas robienia na przykład front levera. Często też ten zaburzony wzorzec właśnie rotacji w odcinku piersiowym może powodować, że mamy słaby wznos ramienia, tak więc warto zadbać też o te partie mięśniowe, jeśli chodzi o mobilność. Moim takim ulubionym ćwiczeniem pod rotację w odcinku piersiowym są rotacje w klęku podpartym. Tak więc ustawiamy się w klęku podpartym, ustawiamy sobie kciuk, jakbyśmy pokazywali OK, chowamy się i następnie wzrokiem idziemy za kciukiem i otwieramy jednocześnie klatkę piersiową. Czyli zamykam się i mocno otwieram się w klatce. Ważne jest, żeby patrzeć właśnie za tym kciukiem, ponieważ z każdym powtórzeniem możemy wtedy starać się po prostu pogłębić ten zakres ruchu. Nawet taki protip dla Was, że możecie zapamiętać, w którym miejscu Wasz kciuk był, jak tutaj jesteśmy otworzeni właśnie w klatce i potem przy następnym powtórzeniu po prostu pogłębić ten zakres i iść tym kciukiem gdzieś w dalszy punkt, który sobie zapamiętamy. Tak jak wspominałem wcześniej, szybko powiem Wam, w jaki sposób ułożyć sobie taki plan treningowy pod mobilizację i jak często takie ćwiczenia wykonywać. Pamiętajcie, żeby długiego rozciągania nie wykonywać zarówno przed treningiem, jak i od razu po treningu. Przed treningiem takie długie rozciąganie statyczne może obniżyć Wasze zdolności wysiłkowe, a po treningu takie długie rozciąganie może po prostu wydłużyć Wam okres regeneracji Waszego organizmu do następnego treningu. Dodatkowo to rozciąganie w cudzysłowie może poniszczyć Wasze mięśnie, ta regeneracja przez to będzie dłuższa.
Tak więc najlepiej będzie, jeśli pod mobilizację, pod rozciąganie wyznaczycie sobie jakieś oddzielne jednostki treningowe. Wykonanie kilku takich ćwiczeń zajmuje może 5 minut, tak więc na pewno czas znajdziecie. Kurczę, komary tutaj latają, Holender. Wracając do tematu, możecie wykonywać sobie taką jednostkę treningową, na przykład 5 godzin albo 4 godziny po treningu, albo na przykład rano, a trening po południu. Taka kolejność będzie w porządku. I zachęcam Was tak naprawdę, żeby wykonywać takie treningi codziennie, nawet w dni nietreningowe. Jeśli chodzi o czas ćwiczeń, przez ile sekund wykonywać te elementy, to polecam Wam rozciągać się mniej więcej jedna seria od minuty do maksymalnie 2 minut. Taki tak naprawdę najlepszy punkt to będzie gdzieś 1,5 minuty rozciągania. Jeśli chcecie takie rozciąganie wykonać sobie po treningu, to możecie, ale niech ono będzie raczej relaksacyjne, na wyciszenie, jakieś krótkie serie i bez bardzo mocnego pogłębiania. Wtedy takie rozciąganie wykonać można. I tak samo przed treningiem na rozgrzewkę, na przykład takie rotacje w odcinku piersiowym, to jest naprawdę bardzo dobre ćwiczenie, ponieważ jest ono dynamiczne, nie jest ono statyczne, tylko wykonujemy jakiś ruch, tak więc na rozgrzewkę jest w porządku wykonać na przykład 20 powtórzeń takiego ruchu. Pamiętajcie, żeby na rozgrzewce przede wszystkim właśnie skupiać się na rozciąganiu dynamicznym, a nie na jakichś długich takich holdach statycznych. Nawet jeśli chcecie szybko zwiększyć sobie zakres we wznosie ramienia, to też możecie wykonać sobie to ćwiczenie, ale na przykład przez 10 sekund maksymalnie, a nie, że teraz trzymać 1,5 minuty właśnie taki element. I to by było wszystko w tym filmie. Dzięki za obejrzenie. Cześć!